Sezon rozpoczął się nie najlepiej. Były niespodziewane porażki i chwile zwątpienia. W ostatnim meczu wrocławianki także wypadły poniżej oczekiwań. Rozgrywki jednak mogą zaliczyć do udanych. Rok 2013 kończą przecież jako lider tabeli pierwszej ligi. Satysfakcja jest, takie były plany, żeby wylądować na pierwszym miejscu u nas w grupie, także jesteśmy zadowolone z tego wyniku. Szkoda było ostatniego meczu w Rzeszowie, no ale mamy nadzieję, że on się nie będzie liczył i że pierwsze miejsce w tabeli pozostanie do końca. Ślęza do rozgrywek 2013-2014 przystępowała w zmienionym składzie. Działacze wraz z trenerem postawili przede wszystkim na młodość. Ona miała być najmocniejszym argumentem wrocławskiego zespołu, mogła być też największym wrogiem. Ryzyko jest zawsze i to ryzyko naprawdę było, ponieważ nie wiedzieliśmy, jak te dziewczyny zafunkcjonują w układzie osób decyzyjnych, a do tej pory większość z nich pełniła rolę jakby na boisku, no, nie pierwszoplanowo. Musieliśmy tutaj, żeby one wyeksponowały swój talent, swoje umiejętności koszykarskie i żeby też zaczęły brać ciężar na siebie. Różnie to by było na początku, natomiast no, zespół cały, zarówno indywidualnie zawodniczki, jak i całość, no, zrobił chyba progres, co jest widoczne na każdym z naszych meczów. No i na razie wygląda to obiecująco. Drużyna Radosława Czerniaka nie ukrywa ambicji związanych z wywalczaniem awansu do Ekstraklasy. Wrocławianki chcą także sprawić niespodziankę i awansować jak najdalej w Pucharze Polski. Wygraliśmy ze Stołem, wygraliśmy w Pucharze, my chcemy dalej w tym Pucharze wygrywać i przyjedzie tutaj Rybnik, na pewno się nie położy. Do ligowych zmagań Ślęza powróci po nowym roku. 4 stycznia zagra na wyjeździe z Jasem Sosnowiec.